Współczesne auta wyposażone są w niezliczone systemy czuwające nad naszym bezpieczeństwem podczas jazdy i dbające o pełny komfort podróżowania. Standardowe akcesoria w postaci trójkąta czy gaśnicy po prostu muszą być. Ale kilka ze znanych nam już rozwiązań obecnie stosowanych nie we wszystkich pojazdach będzie obowiązkowe dla nowych modeli aut. Jednym z nich jest czujnik kontroli ciśnienia powietrza w oponach. TPMS. Technologia zwykle opiera się o znajdujący się na kole czujnik kontrolujący ciśnienie w oponie. Dane wyświetlane są na tablicy rozdzielczej. Kolejny element to obowiązkowa sygnalizacja zapięcia pasów wszystkich foteli. Sygnał dźwiękowy i świetlny będzie aktywny do momentu zapięcia pasów przez każdą osobę znajdującą się na fotelu w trakcie jazdy samochodu. Mocowanie Isofix jest praktycznie standardem każdego auta, ale od teraz będzie obowiązkowe przynajmniej na dwóch fotelach pojazdu osobowego. Dodatkowe wzmocnienie tylnej kanapy może wydawać się zaskakujące, jednak mniej dziwi, jeśli przy nagłym hamowaniu lub w momencie uderzenia ładunek z bagażnika przedostanie się do kabiny i rani pasażerów. ESP, system stabilizacji toru jazdy, znany z różnych modeli aut, także będzie obowiązkowym elementem wyposażenia każdego nowego auta. Obowiązkowe będzie również montowanie sygnalizacji optymalnego momentu zmiany przełożenia w manualnej skrzyni biegów. System ten z powodzeniem jest już montowany, ale formalny wymóg jego stosowania dotyczyć będzie wszystkich nowych modeli aut. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć.